Rozpoczynamy wspaniałą przygodę w Wiedźminie 3. Nowa gra. Zaczniemy od początku. Poziom trudności. Powiedzmy, dla tych, którzy lubią wyzwania. Ja lubię wyzwania, aczkolwiek nie chcę krwi, potu i łez. Dla wprawnych i wymagających graczy. Nie jestem wymagający, ale lubię wyzwania, więc weźmy to. Samouczki to są dla jakichś... Symulacja wyborów to włączę. Samouczki są dla amatorów. Przewinę ten wstęp mimo wszystko. Dobra. No i okej, zaczynamy. Ten filmik wstępny to można sobie w internecie obejrzeć nawet. Dobrze się to nie skończy dla jego męstwa. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. A właśnie pytanie, czy ja nie będę musiał tego tutaj zamazywać czegoś. Muszę pamiętać o tym, ale chyba no, to chyba nie jest do zamazania, no nie wiem. Nie miałam zamiaru cię chyba zamarzę na wszelki wypadek. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczy. Idź już, zanim Wezemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Cholera. Ma ciekawą przeszłość Geralt. No to na razie. No, na razie. Będę musiał zamazać. Fajnie tak ubierać się automatycznie zaklęciem. Ile to czasu oszczędzonego. Dobra, lecimy. Coś ta czułość jest taka... Ni w 5, ni w 9. Aczkolwiek, no dobra. Może być, powiedzmy tak. Porozmawiam sobie z nią. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze. I nierozsądne. Racja. Lepiej pójdę do Ciri. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. To jeszcze nie jest makijażu? Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Szachmat. Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Też tak mówię. A wiedźmińskie zmysły. Ale ładnie. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Słyszę tam, jak Ciri chyba macha mieczem. Uszy wiedźmińskich, przytrzymaj prawy przycisk. To są wiedźmińskie zmysły, okej. Okay. Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Jest klucz. No chodź. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Stary Wiedźmin mocno śpi. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Chul. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robię guli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drują. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej biłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wściekaj się na nią. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic po nim musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedna. Widzimy się na dole. Ale ładna grafika. Dalej trzyma poziom. To jest gra sprzed 6 lat, tak mi się wydaje, tak? Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Oj, nie. Nie jesteś w cyrku. Piruet! Nie jesteś w cyrku, piruet. Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? No jasne, że saltem, a jak? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Lekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy.
Lepiej, żeby tak było. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Samouczek eksploracji. No lecimy przez mury. Pobędziemy dłużej z Ciri. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Pierwsza na dole, chyba jak spadniesz. O, ty skubańc. Ty, ona ze mną wygra. Nie, niedoczekanie jej. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, rytm kroków. Ciri, bez głupów. Co, chodź, ja wygrywam. I to ostro. Dobra. Tędy mogę? Poszukiwałeś. Nie? Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wuże. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Tak? Po pręgach niczem u Pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Trwamy. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawy, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy lecimy, nie? Jak to się w ogóle walczy? Lepiej przećwiczmy podstawy. Lata temu w to grałem. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. Tak na poważnie. Piękna sprawa, Wiedźmin. Nie? Wyciągnij miecz, Geralt! Jak? Okej. Okay. Tego się nie zapomina. Jak jazda na rowerze. Unik, pyk. Dobra. Czaję bazę. Namierz, wyznacz go jako swój cel. Namierz Wesemira. Oznacz go jako cel. Za stary już na to jest. Szybki atak, unik, rzuć znak. Lewy. Alt, unik. Control. C, X, Z, tak? Aha, Z się oznacza, dobra. Raz, dwa, trzy. Mocne uderzenia, nie oszczędzaj się! Silny. Nigdy przy uderzeniu, młoda mno. I silny. Aha, dobra, z shiftem. Dwa, trzy, dobra. Postawa Ciri, pamiętaj o pracy nóg. Patera. Spróbuj mnie trafić, kolego. Nie tym razem. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. Ruszasz się dziś jak mucha w smole. Jeszcze raz. A, okej. Okay. Oni chcą spację, dobra. Spalę. Myk. Ćwicz na sucho. Riposta. Cios, odpowiedź. Aha, dobra. Aha, dobra. A jak się ripostuje? Czekaj. Jak się ripostuje? A. Kurde, nie włączyłem samouczka. Cholera. Dobra, muszę zobaczyć samouczek niestety. Samouczki. Walka. Ataki specjalne. To nie to. Silny atak. Szybki atak. Kurde, no nie ma tego tutaj. Co jest? Samouczek. No dobra, włączę samouczki jednak. Cholera, on się nie chce włączyć. A czekam, aż Wesemir zaatakuje. No i co wtedy? Naciśnij tuż przed atakiem wroga, aby wykonać kontratak. Aha, dobra. Pyk, prawy, tak? Okej. Okay. Czyli chodzę sobie jak gdyby nigdy nic. I nagle robię tak. Na koniec, okay. Młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Quen. Quen nazywa się czasami piękna sprawa. Wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Ładnie.
Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Widzisz, gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Art, Geralt. No dalej. Art, też fajna sprawa. Patrz, Ciri. Art każdego. Dobra, zakończymy. Nie no, sorry, PSM, naprawdę. Przepraszam, kurde. Kolejna akcji. Będę go kontrolował. Poszło mi ogień. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri, choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. No jakoś się ruszy. A, dobra. Proszę bardzo. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma. Nigdy nie lubiłem tych petard. Nawet miejsce mi wskazali, w którym mam stanąć. Rzuć petardą w manekin. Aha, dobra. A to można celować, tylko że... No i... O co tu chodzi? A tak to działa, dobra. Dobra, starczy. Dobra, potrenujmy jeszcze chwilkę. Trening dowolny, okej. Lubię te riposty, to jest fajna sprawa. No dalej. O ty! Skuba, nie zrzuca jeszcze te znaki, ty tego nie było w harmonogramie. Odejdź ode mnie. Kubaniec. Nie dzisiaj, kolega. O, to już było. No. Pokazał dziewczyną. I wszystkie mnie. What the fuck? Tam jest człowiek. Bądź coś człowieka kształtnego. No. Dziki gon. Na szczęście. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! Na szczęście to tylko sen. Straszny sen. Słodko-gorzki. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwilę. Opowiem mu. To w końcu Besemir. Śniło mi się Kermoren. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w Bali, a obok... Triss? Yennefer. Zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A ci o coś głowę? To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Znajdziemy. Nie o to się martwię. Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy. Albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowała. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwe. Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Pora jechać. Zaraz będzie jasno, pora jechać. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem. Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyzimą. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca. Służył nam za łóżko. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, młodzież? Jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? Geralt, ile 100 lat ma? 3 dni.
Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. O, w dupę węża. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. Gule. Gule. Dobra. Można zapisać, to jest okej. Okay. W tym momencie nie można zapisać, więc rozprawię się z nimi i wtedy zakończymy pierwszą część naszej wspaniałej przygody, długiej, cudownej, pięknej przygody. Ale musimy przeżyć to starcie. Ja szczerze mówiąc nigdy nie grałem Wiedźmina na tak wysokim poziomie trudności, czyli na tym drugim od dołu. Grałem na najłatwiejszym, więc to będzie dla mnie niebywałe wyzwanie. Dobra, jak to się robiło? Unik, tak? Dobra, myk. Ale co jest? A może jakiś znak użyję? Spalę gościa. Sorry. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. Aha, pasek adrenaliny znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużywają je. Po skończonej walce poziom adrenaliny zacznie stopniowo opadać, chyba że znowu zaczniesz walczyć. No tak. Dobra. Gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy zanim więcej ich się... Och, pominąłem. Dobra. Okej. Okay. Aby przywołać swojego konia, wciśnij X. Make i już koń idzie do mnie. Wystarczy go dosiąść. Spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? Ty, ale tutaj coś jest, widzę. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do jen. Jedź, Podka! Pięknie, piękna sprawa. Cudowny świat Wiedźmina. Dobra, tutaj zapiszemy grę. Odpocznij. Wolne miejsce na zapis. No i dobra, i na dzisiaj to tyle. Do następnego.